Zastanawiasz się, co też na pokładzie kursu o prowadzeniu warsztatów rękodzieła robi osoba, która od lat prowadzi takie warsztaty zrobienia kosmetyków naturalnych? Rozmawiam z Olą, uczestniczką kursu Prowadź warsztaty rękodzieła po mistrzowsku, o tym, co jeszcze wyniosła z kursu, czego brakowało jej z wieloletniej praktyki uczenia ludzi rękodzieła, takiego praktycznego rękodzieła, czyli kosmetyków naturalnych. Bardzo fajna rozmowa, która pokazuje nie tylko zaplecze tego, co dzieje się w kursie, ale też pokazuje, dlaczego w tym zawodzie, tak jak w każdym innym, warto się dokształcać i warto się rozwijać. Serdecznie zapraszam Cię do tej rozmowy. Dzisiaj o kursie prowadzenia warsztatów, który trwa, ale do którego ciągle można dołączać, porozmawiam z Olą z Besmarowani. Ola jest na pokładzie kursu. Znamy się z Olą już jakiś czas, ponieważ Ola była u nas na pokładzie Akademii Rękodzielnika. Natomiast pomyślałyśmy, że wspólnie poopowiadamy Wam nie tylko o tym, co dzieje się w kursie na pokładzie, bo Ola może o tym powiedzieć z perspektywy uczestniczki, ale też poodpowiadamy na Wasze pytania, opowiemy o tym, co Ola robi. Ola prowadzi warsztaty handmade, ale takiego bardziej, jak to się śmiejemy, u nas jest takie mięciutkie, u Oli jest bardziej takie kosmetyczne, bardziej takie do używania na sobie, a mianowicie kosmetyki handmade. Słuchajcie, z Olą robiłyśmy już jakiś czas temu warsztaty na naszym YouTubie, maseczki, heca niesamowita, możecie zobaczyć nagranie, ciągle tam jest. Więc dzisiaj przedstawię Wam Olę, żeby mogła opowiedzieć trochę właśnie o prowadzeniu warsztatów handmade z tej właśnie konkretnej techniki rękodzieła, ale pogadamy też szerzej o kontekście w ogóle odważania się, by prowadzić warsztaty rękodzieła. Hej Ola, super wyglądasz. Dzięki, że się zgodziłaś. Dzięki. Super, że Ola, opowiadaj, jak to się stało w ogóle i skąd warsztaty prowadzenia kosmetyków naturalnych, bo myślę, że to tak się nie, to się nie bierze tak po prostu z kosmosu, nie? No z kosmosu nie, chociaż w ogóle to dzięki za komplement, bardzo mi miło, bo ja teraz przyjmuję, bo moja skóra po narkozie po prostu wygląda, no i dzisiaj rano jeszcze maseczka, wiecie, jakieś olejki, bo nie mam czasu, kiedy sobie zrobić kremu, po prostu też siły trochę jeszcze słabe. Tak. Także dzięki za komplement, bardzo mi miło i w ogóle, wiecie, myślę, że zacznę robić zdjęcia przed i po, nie? Tak. Teraz po prostu jestem w takim trochę momencie, że tak powiem, kryzysowym, także no i tak źle nie wygląda. Więc skąd pomysł? No właśnie ja miałam zawsze, walczyłam z alergiami na skórze. I już w trzeciej ciąży już było ostro, już po prostu moje ciało mówiło dość. I zaczęłam się, w sumie trafiłam do takiego naturalnej drogerii i one mówią, a to masło shea, tutaj mamy. Ja mówię, wow, to może ja sobie tam coś domieszam do tego masła. Jeszcze kumpela mnie tam utwierdziła, że ona sobie robi sama kremy, bo ona poczytała, co tam jest. I mówię, no w sumie to ja też jestem towaroznawcą, więc trochę też wiem, nie? I tak, nie chciałam tego już więcej w siebie wmalowywać. A że skóra jest naszym największym organem i widziałam, że po prostu moje ciało mówi dość, no to jakby chciałam już tylko to, co znam, to, co jest dobre i to, co jem. Bo te kosmetyki zachwyciły mnie tym, że jak coś wkładam przez usta i mi służy, to znaczy, że na skórę, którym jest największym organem, też może mi służyć, więc taki pomysł i zajarałam się, że tak powiem, naprawdę zafascynowało mnie to i mówię, kurczę, może by innym pokazać, że oni mogą sami, nie, sobie coś zrobić i są warsztaty. No i daje mi to mega fan, w ogóle prowadzenie dzieciaków, dorosłych, relacji, no, na warsztatach, daje mi to taką dużą satysfakcję. Wielkie dzięki, że o tym powiedziałaś. Ja widzicie, specjalnie wyłączyłam ten filtr, bo ja oczywiście wchodzę na live tylko z filtrami, żeby nie było jak gwiazda, nie? Tu piegi, tu jakiś prysz, tu z rana coś wyduszone i tak dalej. Specjalnie go wyłączyłam, bo myślę, że Ola też wspomniałaś o tym, że za tobą też jakby przejścia, że tak powiem, chorobowe, jesteś po narkozie, jesteś po poważnej jakby takim zabiegu, więc to też jest tak, że to się odbija na tym, jak wyglądamy, a mimo to patrzę na ciebie i mówię sobie, kurde, Ola, te maseczki to chyba super działają, bo wyglądasz kwitnąco, ale to myślę, że to chyba też po prostu pokazuje, że
Warto po prostu zadbać o siebie właśnie w taki sposób, że to nie chodzi o to, żeby po prostu właśnie zakładać te filtry, pudrować się makijaż, tylko żeby jakby w taki zdrowy sposób zadbać o skórę. Więc ja też ściągnęłam dzisiaj filtr, żeby wyglądać tak, jak normalnie wyglądam, bo myślę, że jak gadamy o takiej pielęgnacji, to warto to zrobić bez filtra. Ale o co chcę cię zapytać, bo znamy się jeszcze z akademii, tak? Znamy się też z pokładu kursu o prowadzeniu warsztatów rękodzieła. Jednak to nie jest tak, że przyszłaś do kursu i ty jakbyś od podstaw uczyłaś, ty już prowadziłaś kursy, już potrafiłaś to robić, już ten moment odważenia się, żeby w ogóle zacząć to robić, już dawno miałaś ze sobą. A jednak przyszłaś na pokład i jednak się jakby wspólnie z nami odkrywałaś jakby te nowe rzeczy, które można zrobić. Więc ja bym cię chciała trochę wypytać, bo mam wrażenie, że dużo osób jakby nie zaczyna, bo czuje, że o, to jeszcze nie, jeszcze coś potrzebuje się nauczyć, odwleka ten moment w czasie. Natomiast mam wrażenie, że później też jest tak, że jak już raz zrobiłam, to ja już wszystko wiem. Natomiast ty masz takie podejście, że kurczę, niby robisz już warsztaty, a jednak przyszłaś do nas, jednak chciałaś być w środowisku, że ciągle je ulepszasz, że ciągle chcesz coś nowego tam wprowadzać. Co było takiego, co rzeczywiście poczułaś, że o, to bym chętnie zrobiła, o, to jest coś nowego dla mnie, tego się nauczyłam. To było nowego. Ja cały czas uważam, że nie jestem ideałem, że cały czas potrzebuję się uczyć. I właściwie mówię, ty robisz już to dłużej, nie wiem czy lepiej, ale robisz to dłużej i masz inne doświadczenie. Ja też przesłuchałam sobie ten audiobook o prowadzeniu warsztatów, zanim w ogóle zaczęłam je, takie 5 kroków. Mówię, te 5 kroków na sam początek mi wystarczy. I rzeczywiście one były takie, tu taka złota rada, tu taka, tak mi wpakowywało i naprawdę ten start był na zupełnie innym poziomie, przez to, że miałaś takie lifehacki. I widziałam, że to jakby, i że te lifehacki były dobre i mówię, dobra, ja chcę iść głębiej, bo na przykład chcę pracować z tą grupą, nie? I jakby cały czas mi tych narzędzi brakowało, mimo że dużo robię takich dla siebie narzędzi, to jednak ich posegregowania, poukładania nie miałam tak dobrze, jak jest w tym kursie i nawet otwarcie, nie? Ja zaczęłam słuchać, a zobaczymy, co on tam da, nie? Otwarcie, ja tu miałam notatniki, tu. Spisywałam po prostu, mam tyle pomysłów, mi od razu powpadało, więc ja się po prostu chcę dalej uczyć, rozwijać, żeby to robić coraz lepiej i na wyższym poziomie. Wielkie dzięki, że o tym mówisz, tak, bo fajnie, żeby o tym powiedziałaś, że to nie jest tak, że ktokolwiek jest lepszy, gorszy, po prostu mamy inne doświadczenia związane z prowadzeniem warsztatów i zawsze jest coś, co możemy jakby komuś się sprawdziło, trochę tak właśnie podpatrzeć, spróbować albo nawet spróbować i sobie odpowiedzieć, to nie dla mnie, nie? Ktoś robi tak, a ja robię tak i świadomie wybrać, że robimy coś zupełnie inaczej. Wielkie dzięki za to. Ciekawa jestem, wiesz, jak patrzysz na kontekst właśnie tego rękodzieła, które ty prowadzisz, czyli takiego właśnie związanego z kosmetykami. Co czujesz, że jakby było tym takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o prowadzenie warsztatów? Regulamin. I bardzo ci dziękuję za ten ostatni, włączam sobie ten bonus gdzieś tam na spacerze. Mówię, wow, o tym w ogóle nie pomyślałam, o tym w ogóle nie pomyślałam. Ostatnio mi się dzieciaczek powąchał olejek eteryczny, miał go dosłownie kapkę na, no nie wiem, bardzo małą część na palcach i potarł oczy, nie? I zaczął panikować, że miętowym olejkiem potarł oczy. No szczypało go. Ja wiedziałam, że tam się nic nie stało, co naturalne rzeczy, no ale go szczypało. Tak. I też poza tym oni nie mieli ich praktycznie wylanych, to on go tylko trzymał. I mówię, kurka, trzeba by się ubezpieczyć od tego, nie? Tak. I powiedzieć dzieciakom, żeby nie trzeć oczu, nie? W trakcie warsztatu. W życiu o tym nie pomyślałam, a to więc po tym doświadczeniu mówię, kurka, warto jest to jakby wcześniej powiedzieć, spisać ten regulamin, że ja nie biorę też odpowiedzialności za te dzieciaki, tylko przeprowadzę warsztaty, żeby potem, jak mi się ktoś oczywiście przetnie, nie wiem, zbije się coś, to żeby potem nie było, nie? Więc super, dzięki za ten regulamin, bo był taki bonus, którego się nie spodziewałam, a który mi dał naprawdę dużo. Mega. Więc będę siadać, żeby go sobie poukładać. No i ubezpieczenie, nie? Też jakby, też nie pomyślałam, nie? Tak. Wcześniej.
Super, że o tym mówisz, bo rzeczywiście to też jest taka specyfika właśnie twojej techniki. Ja patrzę, że dziewczyny dołączają. Dziewczyny, jak jesteście, gadamy o prowadzeniu warsztatów rękodzieła. Ola prowadzi warsztaty właśnie takie z kosmetyków naturalnych, więc trochę gadamy w kontekście kursu prowadzenia warsztatów, który u nas w Oplotki właśnie trwa. Ola jest na pokładzie, ale też w kontekście tego doświadczenia, które Ola już dawno miała, zanim w ogóle do kursu weszła. Więc też jak macie jakieś konkretne pytania, to śmiało zadawajcie. I Ola, kiedy mówi teraz o regulaminie, my po prostu w kursie cały kurs jest skonstruowany z konkretnych modułów, przeprowadzamy przez taki proces, który jakby bardzo dużo mówi na temat tego, jak przeprowadzić sam warsztat od momentu otwarcia, przez to wszystko, co się dzieje na warsztacie, aż po zakończenie. I to jest taka bardziej taka metawiedza z poziomu, jak prowadzić grupę, jak sobie facylitować, tak jakby w oderwaniu od tego, jaka to jest technika rękodzieła, bo to jest aplikowalne czy u Oli tutaj w kosmetykach, czy przy dełkowaniu, czy drutach, czy w ceramice. Jakby technika już jest wtórna. Ja zakładam, że wy znacie technikę, jak chcecie jej uczyć. Natomiast to jest taka wiedza z meta poziomu prowadzenia grupy. Natomiast kiedy skończyłyśmy jakby już uwalniać wszystkie moduły, one są poukładane jako oplotki, o jak otwarcie, P, L, O, tyk i tam K jak koniec i tak dalej, więc tak łatwo zapamiętać też te takie elementy warsztatu, to my zaczęłyśmy uwalniać po prostu bonusy i to były takie rzeczy, które jakby widziałam, że w trakcie rozmów gdzieś tam wynikały pewne tematy. Dla mnie to jest takie myślenie o konstruowaniu kursu, żeby tak jakby nie wrzucić tam za dużo, tylko dawać to, co jest potrzebne. I pamiętam, że był taki moment, że rozmawialiśmy sobie o takich rzeczach, a co jak właśnie przychodzą dzieci na warsztaty, ale ja na przykład no nie chcę brać odpowiedzialności za dzieci, to rodzice są za nie odpowiedzialni. Jak to sobie skonstruować, czy właśnie jak się zabezpieczyć, że no ja nie biorę sobie na głowę odpowiedzialności za te dzieci, to rodzic na warsztatach jest za nie odpowiedzialny. I tu właśnie mówiłyśmy o tym bonusie regulaminu. I mówię, wiele osób traktuje ten regulamin warsztatów jako takie, o Jezu, tu by trzeba doradcy prawnego, do prawnika i w ogóle miliony monet i w ogóle jako takie obciążenie, nie? Czy taka przeszkoda, żeby prowadzić warsztaty. Natomiast my w kursie pokazujemy, że ten regulamin tak naprawdę jest tym plusem, tym zabezpieczeniem siebie, jakby zaasekurowaniem się na wypadek jakichś trudnych sytuacji, które mogą się zadziać. I właśnie Ola widzi, że u siebie przy tej specyfice warsztatów to właśnie takie sytuacje, gdzie ten olejek się może dostać do oczu i tak dalej. No oczywiście nie chcemy, żeby komukolwiek się stała krzywda, ale gdyby cokolwiek się wydarzyło, żebyśmy my jako prowadzące były bezpieczne w tym kontekście. Że jakby raczej zapobiegamy niż leczymy, raczej ostrzegamy, że coś się może wydarzyć i jak się w takiej sytuacji w razie czego zachować, niż udajemy, że nie ma żadnego ryzyka, tak, nie ma się jakby czym martwić. I to jest też takie, myślę, bardzo odpowiedzialne podejście do warsztatów, nie? Takie zaopiekowanie tych trudnych kwestii, a nie takie, o, samo się jakoś rozwiąże, nie? Więc wielkie dzięki za to. Ola, ja wiem, że ty prowadzisz warsztaty i dla dorosłych, i dla dzieci. Jak z twojej perspektywy prowadzenie warsztatu właśnie rękodzieła, które warsztaty wolisz? Bo to mówię, nie ma lepsze, gorsze, po prostu jedni wolą takie, jedni takie. Jestem ciekawa, które tobie więcej frajdy sprawiają. No ja wolę z dorosłymi. Ja wolę z dorosłymi. Jakoś mi tak łatwiej nawiązać flow. Oni już przychodzą, bo dzieciaki to są najczęściej wpychane z jakiejś szkoły. Czy rodzice wypchnęli na jakieś warsztaty na półkolonie, coś tam, coś tam. A teraz już przychodzi z własnej decyzji, nie? Nie miałam chyba nie jedną dziewczynkę miałam, która bardzo chciała i mama dla niej wyszukała. No to ona rzeczywiście tam potem nie spała, bo takie fajne były. A no dorosły przychodzi już z tej własnej decyzji i jest inne zaangażowanie. Jest też trochę bezpieczniej właśnie, że nie muszę patrzeć, czy ktoś mi nie zje, nie? Tak. Jakiejś wody oczyszczonej. Mimo mówię, że to jest jadalne i spróbuję. Tak. Więc no, zdecydowanie wolę i ja uwielbiam te takie warsztaty. Po prostu wzruszam się, jak robię warsztaty na Dzień Matki. I przychodzi mama w moim wieku, w sensie już jest mamą, tak. Ale i jej mama. I po prostu ja płakałam, jak poczułam, jak one razem po prostu robią ten krem, jak nawiązują po prostu współpracę, muszą od nowa się tego pewnie nauczyć, nie? W innej zupełnie relacji. No po prostu gdzieś się mam w oczach, jak sobie przypomnę. Kocham to, co się dzieje w warsztatach właśnie w relacji i to super ogląda właśnie między dorosłymi, którzy mają trochę blokad, a jednak to mieszanie, te zapachy, tak. To wszystko tak odblokowuje. Kurczę, wzruszałam się. Ja sama
jak myślę o tym, mówię, kurczę, jaki fajny prezent. Sama sobie myślę, że w dzień mamy lada chwila, więc myślę, że też jak coś szykujesz, to koniecznie będziemy dawać znać. Ale chcecie pociągnąć za język, bo widzę, że są dziewczyny na czacie. Też jak chcecie coś dopytać, to śmiało dopytujcie, ale zależy mi, żeby to zostało na nagraniu, bo wiem, że robisz warsztaty właśnie i kremy takie, wiesz, że samodzielnie można krem sobie, słuchajcie, ubić, umieszać. Zresztą ja miałam od ciebie krem, rewelacja, trzymałam go w lodówce, żeby jak najdłużej był świeży i mi starczył na jak najdłużej, ale i robicie maseczki, i jakieś kule do kąpieli. I właśnie takie podstawowe kosmetyki, błyszczyki. Ale ciekawa jestem, jak wiesz, jakby ty bardzo znasz jakby tą swoją technikę. Wiesz, jaki temat, wiesz, komu co zaproponować. Ale jestem ciekawa, jak popatrzyłaś przez pryzmat właśnie tej wiedzy z kursu i prześledziłaś sobie ten proces, o którym my tam mówimy, wiesz, to o jak otwarcie, to om, czyli ta magia, która się dzieje w środku i tak dalej. Było coś takiego, co rzeczywiście jakby stwierdziłaś, o, to sobie biorę do scenariusza mojego warsztatu, to mogę sobie wprowadzić. Były takie elementy, które właśnie skorzystałaś z kursu? Zatrzymam cię, bo ja przez te wszystkie szpitalne przygody i tak dalej jeszcze go nie skończyłam, także tak, jeszcze jest w trakcie. Dużo tego jest, więc totalny luz. Ale jak otwarcie mnie bardzo otworzyło, nie? W życiu nie myślałam, że tak ważne jest. To jest praktycznie najważniejsze, nie? Niby, kurczę, 15 minut trwa, to nie jest szał w tym warsztacie, ale właśnie mi tego brakowało. Jak zorganizować przedstawianie się, żeby każdy czuł się zaopiekowany, nie? Teraz szykuję się do Powera na czerwiec i właśnie stamtąd wzięłam, kurczę, a może by one się parami jednak przedstawiły i potem w parach właśnie się zaprezentowały, więc to wzięłam mocno, mocno, mocno. Jakby otwarcie było dla mnie, taką petardą. Mega. Wielkie dzięki. Ja się cieszę, że o tym otwarciu mówisz, bo ja tak czasami mówię, że właśnie ten pierwszy moduł, o jak otwarcie, no co tam może być w otwarciu kursu? A tu wiesz, cały moduł chyba, nie wiem, grubo ponad godzina gadam o tym, co można zrobić w 15 minut warsztatu na samym początku. I możemy się z tego śmiać i myślę, że jak ktoś tak z zewnątrz się przygląda, o i dywagowanie tutaj o 15 minutach otwarcia warsztatu, ale myślę, że jak dziewczyny tutaj jesteście, jak prowadzicie też warsztaty albo przymierzacie się do prowadzenia warsztatów, to wbrew pozorom właśnie wchodzenie w te detale, w te szczegóły, to tak diabeł tkwi w tych szczegółach. Że tak jakby mam wrażenie, że każdy jak ma trochę odwagi, to wejdzie na salę, bierze grupę i ten warsztat jakoś tam poprowadzi, nie? Lepiej czy gorzej, ale coś tam nauczy tych ludzi. Natomiast żeby to było naprawdę świetne, no to tam trzeba mieć właśnie te detale, te szczegóły, więc wielkie dzięki, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że takie, nawet mieć takie środowisko, gdzie my o tym otwarciu możemy obejrzeć, kurczę, wielki moduł, a później jeszcze zrobić sobie dyskusję i każdy tam się powymieniał swoimi lifehackami, to jest wielki jakby skarb tego kursu. Sama bardzo skorzystałam z naszej dyskusji, że tak jakby jeszcze można było fajne nowe pomysły sobie podrzucić, coś, co można przeeksperymentować, dokładnie. Tak, otwarcie jak najbardziej, no bo jak to decyduje o wszystkim, jak pierwsze chwile, nie? Jak ktoś się nie odnajdzie w tym, to, no to potem leży cały warsztat, widzicie, niezadowolony. Jak się właśnie on wejdzie, będzie zaopiekowany, nie wiem, jest bardziej wycofany, będzie zaopiekowany, kurczę, super, nie? Ja ostatnio weszłam w grupę dzieci, które siedziały już przy stolikach, nie? Ja taki, krok do tyłu, nie? Co tu teraz zrobić, nie? Taki, hej, jestem tu. No i tam się z nimi jakoś to, znaczy z nimi się przywitałam, przypomniałam sobie szybko to, co mówiłaś w kursie i się z nimi przywitałam, zaraz mi zadałam jakieś pytania i nie kazałam im się przedstawiać, no bo oni się znają, to mój problem, że ja się... Tak, dokładnie. Super, że o tym mówisz, bo to rzeczywiście jest różna specyfika. Wchodzimy w grupy, które się znają, które się nie znają, dorosłych, dzieci, czasem mieszane, czasem właśnie jedna płeć, a czasami dwie. No i ta specyfika robi nam różnicę, nie? Super, że dziewczyny dołączacie. Widzę Radkę, znajome twarze z poprzednich edycji Akademii, też z naszego Mastermindu. Super, że jesteście. Jak macie ochotę wypytać coś Ole, to śmiało zadajcie pytania. Ja tak nawołuję, bo ja mam kilka jeszcze pytań, ale mówię, jak skończymy, to skończymy i stracicie okazję, żeby wypytać o swoje. Ale ja, Ola, bym cię jeszcze chciała podpytać, wiesz, jak prowadzisz warsztaty, to wiem, że jest tak, że są takie tematy, które jakby bardziej się lubi albo mniej. Są takie tematy właśnie u ciebie, właśnie robienia warsztatów z kosmetyków naturalnych, które ty po prostu jako prowadząca lubisz bardziej?
No mnie na razie to kręci całość, tak. więc jakby lubię w ogóle opowiadać o tym. Tak. Uwielbiam zrobić z ludźmi krem, bo to jest taka magia, nie? Że tam po prostu włożą spieniarz, podgrzeją co trzeba podgrzać i to się robi kurczowita śmietana. Zresztą znasz konsystencję tego kremu. Tak. No to jest po prostu uwielbiam, zawsze to zabieram. Nawet już teraz mam taką ofertę też urodzinek i zaprosiła mnie nie tylko dla takich sześciolatków, które zrobią pulę, nie? No bo to też jest fajne. Tak. Ale zaprosiła mnie mama dziesięciolatki i były właśnie dziewczyny 10 lat i poza tym, że ja już się bardzo cieszyłam, że mogę im opowiadać o tym, że nie wszystko, co nakładamy na skórę nam służy, często nam szkodzi, to w ogóle był hit, ale że one są już w stanie sobie zrobić krem, nie? I tak naprawdę dalej go pewnie mam, nie? Bo zrobiliśmy balsam do ciała, żeby też nie był ten krem do twarzy, bo to wiem po swojej, że jeszcze nie używa. Tak. Ale balsam do ciała i ten mamuśki, wow, ale super, sama używam. Tak. Służyłam mojej córce, bo też była na tego rodzinkę. Także no, ale dla nich no super inwestycja, że one mogą zrobić to same, nie? To dokładnie. Myślę, że na przyszłość mega. Także na razie nie mam takich rzeczy, których nie lubię. Wszystko co prowadzę, sprawia mi ogromny fan, jak jest grupa i chcę, to wszystko właśnie. Niesamowite. Ja się uśmiecham, bo znam konsystencję tego kremu i rzeczywiście czuję się różnicę. Chociaż sama już od dawna jakby kupuję takie, powiedzmy, produkty no typu krem, których jakby sama nie robię na co dzień. I kupowałam je właśnie tak, żeby patrzeć, co tam jest, patrzeć na ten skład też w jakichś takich sklepach, powiedzmy, bio i tak dalej. To mimo wszystko ten krem, który dostałam od ciebie, to była zupełnie inna konsystencja, właśnie taka pianka, którą się nakłada na twarz. To wszystko pachniało, nie było ryzyka, chociaż trzymałam w lodówce, więc trochę miałam taki stres, że mi to dzieci zjedzą. Ale bo to wiesz, pięknie wygląda w tym super słoiczku. Tak, mamo, co to za ten, co to za dżemik, nie? Wiesz. Ale rzeczywiście jest różnica i to mówię tak z punktu widzenia takiej osoby, która jakby już zwracała uwagę na to, jakich kosmetyków używa, natomiast widziałam i tak wielki przeskok z takiego kremu kupionego na ten krem taki zrobiony. Śmieję się, bo wspominam sobie ten warsztat, który robiłyśmy online. Jak nie wiecie, to słuchajcie, zaglądajcie u nas na YouTubie o plotki, jest taka playlista warsztaty i Ola przygotowała najpierw nagranie, taki warsztat, jak zrobić sobie właśnie taką substancję do mycia twarzy, którą możemy wykorzystać jako też maseczkę do twarzy, a później robiłyśmy sobie hece i po prostu nakładałyśmy sobie to na twarz i pokazywałyśmy, jak wyglądają efekty i jak to stosować w praktyce. Ciekawa jestem, Ole, jak myślisz o tym, wiesz, jak dalej z warsztatami? Czy jakby czujesz tą różnicę między online, między stacjonarnymi? Jakby co tutaj się zadziało u ciebie jakby w kontekście tego prowadzenia warsztatów? Ja się otworzyłam na online. Ja zawsze mówię, nie, online to nie dla mnie w ogóle, kurczę, nie, ojca człowieka, nie, no nie, tam kamera, jeszcze męża, który nagrywa, jeszcze coś krytykuje, nie. Ale ja się otworzyłam na online i też cieszę się z tego ostatniego kola, w którym byłam w pociągu, na oplotki, bo myślę, że jak dojdę do siebie i trochę tak życiowo się poukładam, to dołączę jeszcze do akademii, żeby przejść ten proces zrobienia kursu online, ale też tak pod opieką. Bo to jest też taki sposób na zajawianie swojego warsztatu, na to, żeby zaprosić, a chcesz więcej? Przyjdź, nie? Dokładnie. Przyjdź do Poznania i zrobimy więcej, nie? Ja nie widzę siebie jeszcze w takim kursie online, nie, może kiedyś, natomiast na dzień dzisiejszy dzięki za pomoc w otwarciu się na te rzeczy. Bardzo długo się tam zastanawiałam, dopiero w lutym. Tak. Dobra, biorę, zaraz się kończy akademia. No i, ale tak, no widzę różnicę, ale się otworzyłam dzięki tobie. Wielkie dzięki. Ja się cieszę, że o tym mówisz, bo często jest tak, że teraz jakby mam takie wrażenie, że w ogóle wszyscy się rzucają, żeby robić kursy online, nie? A to jest jednak bardzo duży projekt i tak jakby zrobić kurs to jeszcze jest jedno, ale później sprzedać ten kurs, sprawić, żeby ci uczestnicy faktycznie korzystali z naszej pracy i też przechodzili przez taki proces, który jest dla nich atrakcyjny i od A do Z ten kurs kończą,
To jest dopiero sztuka w tych online'ach, ale tego to już nikt nie sprzedaje, nie? Bo to taki mało sexy temat, nie? I cieszę się bardzo, że mówisz właśnie o tym, że można to przetestować, że nie trzeba się rzucać od razu na taki duży projekt i takie wszystko albo nic, tylko można właśnie zrobić ten warsztat, już trochę się oswoić z kamerą, zobaczyć, że po drugiej stronie w ogóle jest zainteresowanie. No ja ci mówiłam, bo patrzyłam na statystyki, no to to wideo po prostu bije rekordy popularności na naszym kanale. Może też dlatego, że jest właśnie krótkie, że to nie jest przegadany temat, jest bardzo konkretna rzecz i też taka bardzo potrzebna. Składniki są też takie, że mamy je po prostu potencjalnie gdzieś tam w kuchni albo łatwo je po prostu kupić. I mam wrażenie, że to jest też taki no już mikroprodukt, nie? Że tak jakby już widzimy, że po tej drugiej stronie ktoś chce się uczyć. Są osoby, które oglądają to wideo. No mamy dziewczyny, które tam komentarze zostawiają albo piszą na maile, że ale super, dzięki, kurde, chwila czasu, nie? A jest coś ciekawego. Ale dzięki, że o tym mówisz. No ja czekam, trzymam kciuki, słuchaj, czekam, bo myślę, że taki kurs to by było też coś super, żeby tutaj w Oplotki móc o nim gadać, go pomóc promować, czy właśnie zrobić wspólnie. Ale podpytam cię, Ola, jak myślisz właśnie o warsztatach? Czy masz jakieś takie warsztaty, które nadchodzą? Bo wiem, że też miałaś teraz przerwę ze względu na zaopiekowanie się zdrowiem, ale czy jest coś, co planujesz w najbliższym czasie? No, dziewczyny, tutaj wspominam, że my jesteśmy stacjonarnie w Poznaniu, Ola też jest pod Poznaniem, więc jakby jeden fertel. No ale to nie jest tak, że wykluczamy, można przyjechać nawet z daleka, ale jestem ciekawa, wiesz, czy masz jakieś konkretne tematy, które nadchodzą? Konkretnie nadchodzi koniec czerwca i na to się mega cieszę i szykuję. Tam będzie weekend dla matek z córkami, już kiedyś o nim wspominałyśmy, no właśnie w budowaniu właśnie relacji zaczynaj dojrzewającej córki, on się nazywa Jesteśmy Piękne, ja tam nie będę sama, będziemy we trzy. Opiekować tą relację właśnie matki z córkami, opiekować też dziewczyny i opiekować matki, kobiety, więc tam będzie tam jakaś też gimnastyka, w ogóle o zdrowym sposobie życia, tak bardzo mądrze, w ogóle dziewczyna, która ze mną to prowadzi jest dużo młodsza, a po prostu ja chylę czoła, bo naprawdę ma takie życiowe już mądre tematy. Więc ja, dobrze, ja sam swoimi warsztatami, także no to jest power i na to się szykuję. Na pewno będą jakieś w przedszkolu na Dzień Matki, mm-hmm. Zrobimy trzylatkami tak. Peeling, także to na pewno będzie. Jest też w Poznaniu, w Tarnowie Podgórnym fundacja, która też mnie już zaprosiła i właśnie też dzięki kursowi wiedziałam, jak zrobić ofertę. No o co dopytać, to było tak ważne, żeby po prostu zapytać i ostatnio właśnie, o to zaraz opowiem, ostatnio właśnie też rozmawiałyśmy o dopytywaniu, mówię, a się wygadałam, w sumie nie dopytałam do końca, więc biorę telefon i dopytuję, nie, i jak dopytałam, ona, wiesz, bo ja mam jeszcze taki pomysł, taki, a mogłabyś to? Mówię, no pewno, nie, więc właściwie z zapytania o jedne krótkie warsztaty zrobił się właśnie cykl warsztatów na pół roku, nie, tak. Więc muszę teraz tam dobrze narysować i zrobić to w ofertę już fizycznie, właśnie dzięki Akademii przede wszystkim wiedziałam, że mogę, że trzeba dopytać, a też dzięki kursowi właśnie wiedziałam, że jest potencjał. Także takie plany na teraz, no teraz po prostu bardzo chcę się wciszyć, wrócić naprawdę do równowagi, wrócić do pełni zdrowia, żeby potem takim, wiecie, powerem wystartować. Także nie będę planować za dużo. Wolę zrobić porządnie regulamin teraz, naprawdę, nie wiem, poleżeć na hamaku, odpocząć, tak. Wrócić do pełni takich sił, takich naprawdę pełni, żeby właśnie po tym wszystkim po prostu wystartować potem za jakiś czas, ale już z taką mocą, nie? Dokładnie. Zacznę będę z mocą. Teraz. Ja się nie mogę doczekać. Patrzę, że Kasia pyta tak. Właśnie o ten warsztat mamy i córki. Super, jakbyś mogła powiedzieć, bo rzeczywiście to jest na koniec czerwca, ale myślę, że warto już sobie klepać miejsca, bo widzę, że jest zainteresowanie tym warsztatem. Nie? Mało jest w ogóle takich ofert mama plus córka. Tak, nie? Albo za dzieci, albo za dorosłych. On będzie koniec czerwca w Czmońcu pod Kurnikiem, pod Poznaniem. Wiem, że jest 10 miejsc i 10 par już zgłoszonych. Trochę się naginam, żeby zrobić tych 12, więc te dwa miejsca jeszcze są, myślę, że damy radę. Muszę po prostu przemyśleć, żeby trochę inaczej się zorganizować w warsztatach, bo wiecie, prowadzić już 20 osób to już jest dużo i każda dodatkowa para już jest dużo, zwłaszcza, że
organizatorom zależy, żeby one miały ten czas wspólnie. Tak. Więc to będzie wyzwanie też lokalowe, ale dobra, ja spróbuję tak to zrobić, już mam pomysł jak, żeby jednak te dwa miejsca jeszcze były, te dwie pary. Więc jeszcze można tam próbować do Czmońca zgłosić, ale to już naprawdę będzie taka końcówka miejsc. Natomiast myślę, że my też coś wymyślimy po plotki, tak, żeby tak. było. Właśnie cały czas mam taką myśl, dobra, może nie wymyślajmy tego publicznie na live, ale zaraz jak skończymy, muszę z tobą pogadać. Dlaczego, słuchajcie, bo w Oplotki będziemy ruszać, właściwie już ruszamy z projektem Oplotki Pop-up, czyli taką stacjonarną pracownią na Poznańskiej Śródce. Są ogródki działkowe, te rody energetyk. Ja tam mam swoją taką pracownię, taką moją bazę, której nigdy nie udostępniałam. Natomiast w tym roku postanowiłam tam robić po prostu warsztaty. Część z nich będzie się zaczynała w knajpkach na Śródce, żeby sobie spacerkiem dojść do pracowni. Wiadomo, tam trzeba przejść przez bramę, muszę was wpuścić, więc po to, żeby tak nawet logistycznie po prostu wejść razem. Natomiast zamysł jest taki, żeby po prostu móc te warsztaty prowadzić, łącząc takie bycie jednocześnie w mieście, tak? No bo Śródka to takie centrum, wiecie, turystyczne, trochę knajpkowe, trochę właśnie dla takiego chilloutu w mieście, ale jednocześnie łączyć to z naturą, bo ta pracownia jest w ogrodzie, w takiej soczystej zieleni, ptaki śpiewają, słuchajcie, aż nie chce się wierzyć, że się jest w centrum miasta. Więc dla mnie to też jest takie eksperymentowanie z tym, jak te warsztaty mogą być dłuższe, mogą mieć w sobie też takie elementy, gdzie można się trochę zrelaksować, poleżeć na hamaku, właśnie, że toczą się w jeszcze takim wolniejszym, spokojniejszym tempie przy jakiejś kawie, ciastku, gdzie można sobie pogadać. Więc myślę, że z Olą też będziemy gadać, co możemy tutaj w dziedzinie jakby tych kosmetyków naturalnych zrobić w takim miejscu, bo to też mamy świadome, że są pewne ograniczenia wynikające no, choćby z tej takiej sterylności pewnych produktów, czy właśnie tego, że to jednak są rzeczy, które wymagają pewnych odczynników chemicznych, tak, z specjalnego sprzętu, żeby taki warsztat poprowadzić. Ale dlaczego o tym mówię? Bo myślę, że to jakby wracamy do tego meta poziomu prowadzenia warsztatów rękodzieła. Że mam wrażenie, że te warsztaty już są w ofercie, już łatwo sobie znaleźć taki warsztat, jak chcemy się wybrać na jakiś warsztat rękodzieła. Natomiast widzę tutaj też bardzo wielki potencjał tego, że ta poprzeczka jest coraz wyżej. To już nie chodzi o to, że idziemy sobie po prostu na warsztat handmade. My już chcemy warsztat dla mamy i córki, gdzie zrobimy, nie wiem, prezenty na dzień mamy, albo właśnie mamy konkretną technikę rękodzieła, którą chcemy wybrać. To już nie jest przypadkowość, tylko już coraz więcej wymagamy od organizatorów. Coraz więcej takich doświadczeń też już mamy, że o, to nam się podoba, to lubimy na warsztatach, tego nie. Mają być krótsze albo dłuższe, dwugodzinne albo weekendowe. No mamy już coraz więcej wymagań. Jak tak patrzysz, Ola, na przestrzeni tego czasu, kiedy prowadzisz warsztaty, obserwujesz jakąś zmianę, że właśnie coś się dzieje tutaj, że może było inaczej, jest teraz inaczej, czy raczej nie czujesz, żeby to się jakoś mocno zmieniało u ciebie? Widzę, że jest więcej miejsc, że jak ja zaczynałam, to jeszcze było tak po covidowo, jeszcze nie było tak dużo miejsc. Teraz jak, ale może ja po prostu więcej obserwuję, nie? Ale teraz widzę, że te miejsca nawet tutaj w gminie nowe powstają, nie? Więc ja to widzę, że jest więcej miejsc, no, to tutaj tak w gminie, nie? Że też wychodzi się z Poznania na przykład z centrum, tak. Żeby nie parkować tych samochodów, ludzie wolą dojechać sobie tą S-ką, kurczę, i mieć, a nie stać w korkach i nie parkować, też to tak widzę. Ale ty jesteś przeciwieństwem i może dobrze. Tak, ale to tylko pokazuje, że znowu jest miejsce dla wszystkich, nie? Że wolimy czasami właśnie nie być w centrum, nie bulić za ten parking, wiesz, nie szukać tego miejsca parkingowego, bo na Śródce to jest wyczyn. Natomiast jest taka grupa, która w ogóle w auto nie wsiada, tylko podjeżdża tramwajem, bo mieszka na sąsiednim osiedlu, nie? I znowuż w tej grupie jest jakby łatwiej do centrum niż wjechać gdzieś na przedmieścia. Ale jak ktoś samochodem, no to tak jak mówisz, woli sobie smyknąć gdzieś z dala, jak najdalej od centrum, bo można autem wygodnie zaparkować, komfortowo wrócić, o której się chce do domu. I znowu mamy także dla każdego coś miłego, nie? No. Świetnie. No i myślę, że
też fajnie jest łączyć te rzeczy, nie? Dlatego mnie, no w ogóle mi te warsztaty matka z córką dla tych młodszych, bo moje warsztaty będą 13-18, czyli naprawdę już dojrzewające dziewczyny, ale mi dla tych młodszych 8-12, no to uratowało relację z córką bardzo, nie? I jeszcze zanim ona w ogóle zaczęła dojrzewać, nie? Teraz ma 10 lat, ty miała 8 i miałyśmy taki moment, jesteśmy tylko ty i ja razem. Tak. No stąd ten pomysł, ja już wtedy mi kiełkował, ja chcę też to robić, nie? Tak. Bo mi uratowało naprawdę bardzo. Ja ją zobaczyłam też w innych sytuacjach i byłyśmy tylko we dwie, a dawno nie byłyśmy razem we dwie. Ona jest najstarsza, a potem się rodzili po kolei, więc no mega, także ja jestem bardzo za tym, żeby to łączyć, matki z córkami, także polecam, też Kasia pytała, nie wiem co jeszcze dopowiedzieć. No ale bardzo, bardzo. I też te koleżeńskie, nie? Spotkania też kobiece, one też były takim pierwszym. Ja zaprosiłam po prostu koleżanki i mówię, pokażę co robię, co mnie tam jara. I naprawdę one, wow, ale to jest proste, fajne i przyjemne, super wieczór, tam jakaś pizza, winko, no. Dokładnie, ale wychodzisz z kosmetykiem, nie? Którego później używasz przez dłuższy czas, więc też takie dwa w jednym, po prostu fajnie spędzony czas i jeszcze jakaś pamiątka praktycznie. One miały całe torby tych kosmetyków. Ja chciałam ich najwięcej dać przyjaciółkom. Dokładnie, dokładnie. Ola, patrzę na czas, bo wiem, że nie chcę cię przeciągać i tak dalej, też się umawiałyśmy na takie pół godzinki, a ja już ciągnę i gadam, ale mam dosłownie jedno pytanie. Zanim je zadam, słuchajcie dziewczyny, jak wy macie pytania, to dosłownie ostatnia chwila, żeby Olę pociągnąć za język, jeżeli chcecie coś wypytać właśnie o kosmetyki naturalne, czy o warsztaty kosmetyków, czy właśnie skorzystać z tego, że Olę mamy tutaj na żywo, czy cokolwiek do mnie, to też śmiało można. Natomiast co chcę podsumować, że jakby mówiłyśmy o warsztatach, które prowadzisz, mówiłyśmy też o tym kursie warsztatów, które z Oplotki prowadzimy. Ja też się nie spodziewałam, że po prostu miało być, że 2 miesiące, zrobimy kurs i pójdzie w świat, natomiast zaczyna nam ten kurs po prostu puchnąć, rosnąć przez pryzmat uczestniczek super doświadczonych, tak jak ty, które od lat prowadzą warsztaty, ale jakby mam wrażenie, że ciągle możemy troszeczkę popychać to, tą poprzeczkę podnosić trochę wyżej, co jeszcze możemy przetestować, wprowadzić do warsztatów, jak możemy je zrobić jeszcze fajniejsze dla uczestników. Więc myślę, że kurs jeszcze dosyć długo zostanie w cenie pilotażowej, bo ciągle mamy pomysł, co jeszcze możemy do niego dołożyć, jaki bonus się jeszcze może przydać. Najbliższy to jest ten bonus o prowadzeniu warsztatów online. I tu też bardzo ci, Ola, dziękuję, bo dzięki tobie zdałam sobie sprawę, że to nie są takie rzeczy oczywiste, że właśnie jak sobie tam opanować te Zoomy, streamy na jakiegoś YouTube'a, te techniczne rzeczy, żeby sobie to oswoić, to my spokojnie możemy tutaj podzielić się tym doświadczeniem, jak to robimy, ale z drugiej strony, no i kąt mi pokazuje, że dobrze gadam, ale z drugiej strony to jest właśnie to, żeby się odważyć to zrobić, bo czasami my technicznie wiemy, jak to zrobić, ale coś nas blokuje, trochę się wstydzimy, a co powiedzą ludzie, a co jak nikt nie obejrzy. I tu myślę, że jest ten obszar do wsparcia, więc to będziemy robić w najbliższym bonusie do naszego kursu, więc też jak dziewczyny oglądacie, się zastanawiacie, wiem, że dużo osób tu jeszcze tak trochę taka przyczajka, nie wiadomo czy warto wejść, to podpowiadam wam, że teraz jest fajny moment, bo 29 będziemy tutaj nagrywać na żywo ten kurs o prowadzeniu warsztatów, ale właśnie w online, tych technicznych rzeczach, jak sobie to ogarnąć. Ale do brzegu, do bazy, słuchajcie. Ola, ciekawa jestem po prostu, takie wiesz, pytanie już z metapoziomu, co tobie dało prowadzenie warsztatów? Bo to, że kochasz rękodzieło, to ja wiem i myślę, że chyba wszyscy czujemy, ale co ci dało prowadzenie warsztatów? To bycie z ludźmi, dzielenie się tą pasją z innymi ludźmi. Wow, to nie będzie krótka odpowiedź. Spoko. Mi dało satysfakcję ogromną. Ja uwielbiam w ogóle zarządzać. Zawsze myślałam, że to jest coś złego, że ja zarządzam, wiesz, ty masz zrobić to, ty to, ty to, bo ja to widzę tak właśnie z góry. Kiedyś ktoś mnie porównał do ptaka, który leci i widzi co, jakby to wszystko z góry i ja myślałam, że to nie jest okej, nie? Jak zastosowałam to w praktyce, to widzę, wow, to jest super potencjał, w ogóle czemu ja tego nie wykorzystywałam, nie? Więc jakby widzę, na przykład patrzę na grupę i widzę, o, tutaj ktoś zaraz mu się wyleje, nie? Więc tam uważaj coś tam, a tu ktoś mi za dużo podgrzał, ja to po prostu potrafię i to jest
To do tej pory tego nie wykorzystywałam, a teraz po prostu zobaczyłam, że to mówię, kurczę, super dobrodać, nie? Że po prostu lecę jak ptak i widzę, co się dzieje. Taki orzeł, który tam obserwuje te myszki na polu, to mi dało mega. No, taką satysfakcję, że ja to umiem, że mogę się podzielić wiedzą z innymi, że też przez to dbam o środowisko, które jest dla mnie bardzo ważne. Ja nawet córkę pieluchowałam już na tetrach, bo nie mogłam patrzeć na ilość pieluch, które wyrzucaliśmy przy poprzednich dzieciach. I po prostu te wory, wiecie, wynoszenia i po prostu jak się tam trzecie urodziło, mówię, nie. Tetrowe po prostu i jeszcze jej długo używam jako szmatki. Tak. Więc dbam o środowisko, bo ci ludzie, którzy mam nadzieję wrócą po warsztatach i zobaczą, no to przestaną chociaż trochę mniej używać tych plastikowych opakowań. Tak. To mnie wie, że ja sama nie przeszłam na wszystko, nie? Bo niektóre rzeczy po prostu mi jest łatwiej, wygodniej. Na przykład proszek do prania czy żel do prania, to jeszcze nie znalazłam się, widziałam jakiegoś tam rolkę, ale mówię, kurka, nie przemawia do mnie to jako do też towaroznawcy, nie? Chemika. Tak, więc tak. Ja też od razu czuję, nie? Co będzie skuteczne, a co nie. I nie wszystko, co jest wrzucone w internet, jest skuteczne i dobre, więc też umiem sobie to przefiltrować. Potrafię też dzielić się wiedzą. Moja córka, która często była też uczestnikiem warsztatów, a jest powściągliwa po komplementach, mówi, mamo, ty potrafisz nauczyć, ty uczysz super. I to tak, wiecie, nie? Usłyszeć to się rośnie, nie? Tak, z tej osoby, nie? I to tak powściągliwe, to kurczę, tak. Wow, nie? Zwłaszcza, że ja się tam... Jakby jak ona była na tych warsztatach, ja się nie wysilałam, to nie było coś, co wiecie, przygotowałam się, wszystko w głowie, spisane jeszcze i notatki i uczone się 3 godziny wcześniej, tylko po prostu mi to szło tak, takim flow, nie? Więc nawet kiedyś zaprosiłam w ramach prezentu rodzinowego jej przyjaciółkę, mówię, dziewczyny, zrobimy teraz kulę do kąpieli, bo ona z kolei też miała fan zrobienia kosmetyków. No i to nie było tak, że ja nie wiadomo co robiłam, tylko po prostu robiłam to z nimi i też były dziewczyny zadowolone. Także kiedyś jak robiłam sobie jakiś warsztat o potrzebach i wypisałam te wszystkie moje niespełnione potrzeby, czy w trakcie spełniania już, to kurde, wszystkie te moje potrzeby, które mam teraz do spełnienia, czy w trakcie, spełniają moje warsztaty. Ja sobie tego nie dam dobra. Dokładnie. Po prostu. Ola, świetne podsumowanie, bo myślę, że dotknęłaś czegoś, co mi też bardzo w duszę gra, że te warsztaty to jest sposób bycia, to jest sposób na to, żeby zamienić to, co nam w duszy gra, na pracę. Ja jestem wielką zwolenniczką tego, że to nie muszą być dwie wykluczające się dziedziny, tak? To, co lubimy robić i to, co jakby staje się podstawą naszego funkcjonowania w społeczeństwie, tak? Zarabiania na czymś, czego druga strona potrzebuje, monetyzowania naszej wiedzy. I cieszę się, że o tym mówisz, bo myślę, że to widać po prostu i dziewczyny pewne jak oglądacie, to potwierdzicie, że widać jak sprawia ci to autentyczną frajdę i cieszę się, że po drugiej stronie gdzieś tu w Oplotki też bardzo promujemy to podejście i też w kursie z tobą, z uczestniczkami gadamy o tym, że to jednocześnie jest praca, że ona może dawać świetną frajdę, spełniać nasze najgłębsze potrzeby, ale jednocześnie potrzebujemy odrobić ten kawałek po prostu biznesowy, skonstruować ofertę, tak jak mówiłaś, nie? Przychodzi propozycja, chętnie zrobię, okej, ale to będzie kosztowało tyle i tyle. Tak, co nam umożliwia, żeby to nazywać pracą, żeby to nie było coś, co robimy po godzinach, do czego dokładamy i się frustrujemy, tylko żeby stało się to właśnie taką dobrze szanowaną, dobrze płatną, regularną pracą. Mam wrażenie, że wtedy mówimy już o karierze rękodzielnika, czyli o kimś, kto się rozwija w tym, co robi. Więc wielkie dzięki Ole, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem. Myślę, że dziewczyny, śmiało zaglądajcie do Oli na Wysmarowani. Teraz jeszcze Ola chwilę ma oddechu, więc tym bardziej Ola, dziękuję ci, że wiesz, w takim momencie, kiedy po prostu to jest ten moment zadbania o swoje zdrowie, zgodziłaś się wpaść po prostu, żeby porozmawiać o warsztatach. Zachęcam was dziewczyny, żeby po prostu też obserwować Olę, bo pewno tam się dużo będzie działo. Dzięki, że byłyście z nami, dzięki za wasze pytania, bo też nam umożliwiło właśnie tak opowiedzieć o tym, co słychać. No i Ola, ostatnie słowo, co chciałabyś jeszcze dać znać na koniec, zanim podsumujemy ten nasz dzisiejszy live, czym się podzielić na sam koniec.
Nie dotknęłyśmy tutaj Akademii Rękodzielnika i mam taki niedosyt. W sumie po to się zadzwoniłyśmy, ale no ja się zgadzam po Akademii na przykład z tym, że to jest regularna praca. Tak. I widzę, jak tak naprawdę no jeszcze mam jest duży potencjał. Dokładnie. Także no też cieszę się, że Bombi jej jeszcze chwilę jestem do końca kwietnia na tym pokładzie, bo też taki super było też w akademii obserwować dziewczynę, która na początku nie wiedziała, nie wiedziała do końca, czego chce, a teraz ma już full oferty, to było tak fajnie patrzeć, jaki to rośnie. I to mi pokazało, że to jest regularna praca, nie? Ja nie coś, co kurczę, robię pomiędzy gotowaniem obiadów dla dzieci i pójściem po nie do przedszkola i potem opieką. To jest dokładnie, coś, co dokładnie inwestuje. Ola, dobre podsumowanie, bo w sumie gadałyśmy o tym live, że pogadamy w kontekście akademii, wyszło nam tak naprawdę dużo o warsztatach. Ale wiesz co, myślę sobie, że możemy się umówić na jakąś kolejną rozmowę, bo myślę, że to też jest taki temat, który nie wybrzmiał do końca, a masz rację, warto by o nim powiedzieć. Natomiast cieszę się, że pogadałyśmy właśnie w kontekście warsztatów i cieszę się, że wybrzmiała też ta idea łączenia i eksperymentowania, robienia warsztatów właśnie dla mam, dla córek. Myślę, że to jest coś, czego no, brakuje jednak na rynku. Sama cierpię, bo też tak nie ma co zrobić, wyjść razem, tak żeby i to dla mnie było fajne i dla córki było fajne. Więc myślę, że będziemy zaraz gadać, jak my tu możemy tą dziurę załatać. Ale słuchajcie, dziewczyny, rzeczywiście, bo tak trochę zapowiadałyśmy też u nas, że o tej akademii pogadamy. Ja Olę spróbuję zaprosić, wyciągnąć jeszcze, żeby pogadać o akademii. Natomiast na tą chwilę was odeślę, bo robiłam, kiedy to było w środę, 17, robiłam takiego live'a o akademii. Może są osoby, które nie wiedzą, o co chodzi z tą akademią, co to takiego. To zachęcam was na naszym YouTubie Oplotki, jest taki infocall, gdzie opowiadałam o samym programie. Zachęcam was, żeby to zobaczyć, bo myślę, że jak z Olą wskoczymy i będziemy opowiadać od zaplecza, jak Oli wrażenia, jak to, co tam obserwowała wśród uczestniczek, to myślę, że też wyciągniecie trochę więcej takich refleksji na temat swoich biznesów i takich właśnie smaczków, które można od razu wdrażać u siebie. Także Ola, wielkie dzięki za dzisiaj i dzięki za przypomnienie, bo rzeczywiście o tej akademii miałyśmy gadać. Zrobimy to jeszcze. Nawet dwie plotkary na warsztatach normalnie. O plotki. Uciekamy, Ola. Nie trzymam cię. Wielkie dzięki za dzisiejszy live. Wielkie dzięki, dziewczyny, że byłyście z nami. Mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnych takich pogaduchach w online. Bardzo chętnie. Do zobaczenia, dziewczyny. Hej, hej.